son of the High King Hargurorf, and this is my saga. It all began one fateful day. My father had gathered all his jarls to make an announcement of the utmost importance. We were to embark for the wondrous lands of Northgard. Riches, conquest, and glory awaited us on this mysterious new continent. But the Norns had other plans for us. Dozens of armed men suddenly poured into the hall and put an abrupt end to our ambitions and to our lives. They were mercenaries, led by a man named Hagen from the clan of the Raven. In a matter of minutes, we were all slaughtered like sheep. All but me, barely conscious and vastly outnumbered, I had no way to fight back, so I feigned death. I seethed as he stole the map of Northgard and ripped the regal horn from my father's throne, a family heirloom and the very symbol of our royalty. I had to avenge my father and reclaim my kinghood. Cześć wszystkim, z tej strony Matranus i witam Was dzisiaj w materiale poświęconym becie do kampanii. Po pierwsze, dostęp do tej bety jest zamknięty, także nie możecie sobie po prostu zmienić na Steamie, że chcecie tam wejść. Musicie się udać jak najszybciej na stronę producenta, zanim wszystkie kody do bety zostaną rozdane, także zróbcie to jak najszybciej. Tam na tej stronie wypełniacie krótką ankietę, w której podajecie na przykład, czy jesteście wytrawnymi graczami Warcrafta, nie Warcrafta, tylko jakie są Wasze ulubione strategie, czy jesteście dobrymi graczami w strategię, ile macie lat i na przykład skąd jesteście. I tam na samym końcu dostaniecie po prostu akceptację i będziecie mogli sobie wybrać, znaczy jak gdyby dostać specjalny kod, który potem wpisujecie na Steamie, czy też go wklejacie na Steamie i dostajecie wtedy dostęp do możliwości zmiany sobie zwyczajnej wersji gry na tą wersję betową, która zawiera właśnie to, co teraz mogliście zobaczyć. To jest kampania. Kampania jest aktualnie w wersji beta, czyli w tym wczesnym dostępie. Bardzo fajnie, że twórcy w końcu się z tym uporali. Także cóż, ja oczywiście zmierzam teraz do pierwszej misji i tak naprawdę zanim to kliknę, chciałbym to jak najszybciej wstawić, byście jak najlepiej mieli opcję zobaczenia sobie, z czym się to je, jak najszybciej samemu może sprawdzić, czy Wam się czasem nie spodoba ta kampania, a news jest z zaledwie kilkunastu minut, także jak najszybciej to sprawdźcie i dostańcie swoje kody do bety. Dobra, to tyle, dzięki za uwagę i do zobaczenia już niedługo w pierwszym rozdziale gry Nordgard w kampanii. Cześć!